Jeden z życia Jezusa jest napisany tak. Gdy miał 12 lat, poszli do Jerozolimy na święto, jak to było w zwyczaju. A gdy te dni dobiegły końca i wracali, zostało dzieciem Jezus w Jerozolimie, o czym nie widzieli jego rodzice. A mniemając, iż jest pośród podróżnych, uszli dzień drogi i szukali go między krewnymi i znajomymi. A gdy go nie znaleźli, wrócili do Jerozolimy szukając go, a po 3 dniach znaleźli go w świątyni, siedzącego wśród nauczycieli, słuchającego i pytającego ich. A zdumiewali się wszyscy, którzy go słuchali nad jego rozumem i odpowiedziami. I ujrzawszy go, zdziwili się i rzekła do niego matka jego synu, cóżeś nam to uczynił, oto ojciec twój i ja, bolejąc, szukaliśmy ciebie. I rzekł do nich, czemuście mnie szukali? Czyż nie wiedzieliście, że w tym, co jest ojca mego, ja być muszę? Kiedyś zrozumiałem, że lata temu, że idąc z nurtem religijnym, można zgubić Jezusa. Oni szli w bardzo dobrze zorganizowanej pielgrzymce. I wszystko było w porządku, z tym się Jezus zgubił. Wszystko mieli dopracowane do końca. Pójście, powrót, stacje. Wiecie, ujmuje mnie tutaj taka rzecz, że oni szukają go najpierw między krewnymi i znajomymi. Szukają go tam, gdzie im się wydaje, że może być. Wielu ludzi szuka Jezusa. Szuka go jako Pana i Zbawiciela, ale potem też, kiedy się nawrócą, kiedy już ten pierwszy kontakt był, szukają Jego obecności w różnego rodzaju miejscach, gdzie Go nie ma. W świecie ludzie szukają pierwszego kontaktu w religii, ale i wierzący ludzie szukają rozwinięcia kontaktu w religii, tylko innej. Chcę, żebyście zrozumieli, jak to jest. Ci, którzy nie poznali Go jako Pana i Zbawiciela, szukają Go w religii. Ci, którzy poznali Go jako Pana i Zbawiciela, wielokrotnie też szukają Go w religii i tam Go nie ma. Jego tam nie ma. Nie ma tam Go jako Pana i Zbawiciela i nie ma Go tam jako Świętego Ducha, który prowadzi wierzącego człowieka. Nie ma Go w religii. Jego tam nie ma. Oni Go nie mogą znaleźć wśród krewnych, wśród znajomych. Wśród ludzi, którzy idą razem z Nim, razem z nimi w tym religijnym nurcie. I oni wreszcie co robią? Zawracają. Ja kocham te biblijne przymówienia. Zawracanie. Zawracanie to jest zawsze pokuta. Zawrócenie. To jest zawrócił gdzieś. Szedł i zawrócił. I oni szli, i oni zawracają. Gdzie oni zawracają? Z powrotem do Jerozolimy. I oni idą gdzie? Do świątyni. I gdzie jest Jezus? W świątyni. I oni mówią do Niego, cóżeś nam to uczynił? Ileż to razy człowiek mówi, Panie Boże, tyle wołam do Ciebie. Dlaczego mi nie odpowiadasz? Czemu Ciebie nie ma w różnych sprawach? Co mi robisz? Cóżeś mi uczynił znowu? A on odpowiada, czemuście mnie szukali? Ty, Bóg mówi. Bóg mówi, a czemu Ty mnie szukasz? Gdzie Ty mnie szukasz? Gdzie Ty chodzisz, żeby mnie znaleźć? Czyż nie wiedzieliście, że w tym, co jest Ojca mego, ja być muszę? Gdzie jest Boża obecność? Tam, gdzie ustanowione Boże, objawione prawidła. Tam jest obecność Boża.
nie szukamy na oślep. Nie biegamy wokoło, myśląc, gdzie jest, tu czy tam. Może jest tu, a może jest tam. Bóg jasno powiedział, gdzie jest. Jeżeli szukasz Bożej obecności, to Boże prawidła są pierwszym miejscem, w którym masz szukać. Kiedy ja szukam Bożej obecności, to biorę Boże prawidła, siadam sobie przy nich i mówię, ja wiem, że Ty tu jesteś. Ja wiem, że Ty jesteś w duchowych zasadach. Ja wiem, że Ty jesteś w tych rzeczach. Ja to wiem. Ja będę teraz o nich myślał. Ja będę je wspominał. Ja nie będę krążył w dziwnych miejscach. Jak Ty coś powiedziałeś od prawieków, to to coś jest miejscem Twojej obecności. Ja nie będę gdzieś Ciebie szukał. Ja nie będę gdzieś Ciebie szukał. Jak Ty coś, Panie Boże, powiedziałeś, to to jest rzecz ostateczna i tam jest Twoja obecność. Czyż nie wiecie, że w tym, co jest Ojca mego, ja być muszę? On nie mówi, ja tam może będę. On mówi, ja muszę tam być. Duch Święty dzisiaj do Ciebie mówi, ja muszę być w Bożych zasadach. Ja muszę być w Bożych prawidłach. Jeżeli Ty stajesz w Bożym prawidle, stajesz w Bożej obietnicy, stajesz w Bożej zasadzie, obdarzasz ją wiarą, to wtedy zaczynasz się realnie spotykać z Bogiem. Co innego to jest mrzonka. Mrzonka. A ta mrzonka, która przez wiele lat jest propagowana, bo myślę, staje się religią. Rozumiecie? Religią. Oni idą w to i z powrotem, ale nie ma tam Jezusa. Cała pielgrzymka nie ma żadnego znaczenia, bo nie ma tam Boga. Nie ma tam Boga. Chcę, żebyś dzisiaj stawał na Bożych prawidłach. Jeżeli Bóg do Ciebie coś mówi, jeżeli Bóg coś objawił w swoim słowie, jeżeli Bóg coś objawił w swoim słowie, a potem zostało to przetransferowane do Twojego ducha, bo w to uwierzyłeś, to tam jest Bóg. Tego się nie czuje. Tego się nie czuje. Rozumiecie? Tego się nie czuje. Tam nie ma nic. Twoja wiara wystarczy. Twoja wiara wystarczy. Jeżeli bierzesz jakąś prawdę Bożą i na tej prawdzie opierasz swoje życie, to On mówi, ja tam być muszę. Ja Ci nie robię żadnej łaski, że ja tam jestem. Ja kiedy uczę o łasce, mówię do ludzi, ludzie, łaska to jest prawo. Łaska to jest obowiązujące prawo. Prawo łaski. Rozumiesz? Bóg nie robi łaski, że Ci łaskę dał. Rozumiecie, o co tu chodzi? Bóg nie robi Ci żadnej łaski dzisiaj, bo On już dał Ci łaskę. On Ci dał. On nie będzie tysiąc razy Ci o tym powtarzał. On nie będzie bez przerwy mówił, że wszystko możesz, że wszystko jest dla Ciebie możliwe. On nie będzie bez przerwy Ci tych rzeczy wbijał do głowy. On Ci dał łaskę. On się z tego nie wycofuje, ale musisz się trzymać Bożych dróg. Musisz się trzymać Bożych dróg, Bożych prawideł. Nie możesz odchodzić od Bożych prawideł i myśleć, gdzie jest Bóg teraz? Poszukam Go sobie. Poszukam Go w proroctwach. Poszukam Go w różnych objawieniach. Poszukam Go w moich przemyśleniach. Poszukam Go w ranach moich. Poszukam Go w plotkach, w rozmowach. Tam nie ma Boga. Bóg jest w zasadach Bożych. Zacznijcie w to wierzyć całym swoim sercem. Ojcze, wywyższamy Ciebie. Ojcze, Ty, który jesteś wielkim, potężnym Bogiem prawdy. Ty, który jesteś Bogiem niezawodnym. Ty, który jesteś Bogiem, który kiedy coś mówi, to wypełnia rzecz do końca. Uwielbiam Ciebie, potężny Król Królów. Niesamowity, dobry Boże. Uwielbiam Ciebie, Panie.
Jesus, jedno jesteśmy, ja i Jezus.
temu ma śmierć. Każda myśl, która mówi przeciwko temu ma śmierć. W imieniu Jezusa. Jezus, Jezus, śmierć pokona. Jezus, Jezus. Jezus, Jezus, śmierć pokona. Uwielbiony Jezus,
Jestem najedzony. Jestem napity. Jestem silny Bożą Twojej potęgi. Wrogowie moi boją się mnie. Odchodzą, kiedy nadchodzę. Hamata, bada, rada, kata, rada, rada, senas. Kielich mój przelewa się. Jestem błogosławiony. Twoim błogosławieństwem, Jezu. Zakato, roko, rola, sarala, bahamas. Neka, rada, rabata, zakata, rada, rase. Prawica Pana podniesiona. Prawica Pana odnosi zwycięstwo. Nie umrę, ale będę żył. I opowiadał będę dzieła Pana. Prawica Pana podniesiona. Prawica Pana odnosi zwycięstwo.
Be one.
jakieś nieopatrznie wypowiedziane słowa poprzez brak decyzji. Obmyj się teraz w krwi Jezusa. Ona jest wciąż świeża. Ona jest wciąż taka sama. Ona tak samo działa jak 2000 lat temu. Thank you.
zbawiła mnie. Wszyscy wojownicy, przekujcie swoje lemiesze na miecze,
a swoje siedle na oszczepy. Kto słaby, niech mówi: jestem bohaterem. Przychodźcie spiesznie, wy, wszystkie okoliczne narody, zbierzcie się. Panie, sprowadź nam swoich bohaterów. Ojcze, w imieniu Jezusa powołujemy namaszczenie do przebijania się przez rzeczy niemożliwe. Ojcze, ja modlę się teraz o ludzi. Ojcze, ja modlę się. Ojcze, na podstawie tego słowa, Ojcze. Ojcze, ja chcę teraz, aby w duszach ludzi, Ojcze, były wymieniane wnętrza, Ojcze. Ja chcę, żeby przekuwali, Ojcze, lewiecze na miecze. Ojcze, w imieniu Jezusa. Ojcze, w imieniu Jezusa. Niech powstaje w nich święte bohaterstwo. Niech przebijają się, Ojcze, przez rzeczy niemożliwe. Ojcze, ja modlę się. Yeah.
Wszystko.
Łaska Twa.
Twoją zdolność w nas. My dziękujemy Tobie. Twoja łaska jest wystarczająca. Twoja krew jest wystarczająca. Uwielbiamy Ciebie. Uwielbiamy Ciebie. Kochamy Ciebie. Ufamy Tobie. Thank you.
mądrość nad ludźmi. Ja modlę się, Ojcze, o ducha mądrości i objawienia, o głębokie i wnikliwe szukanie Twojej osoby, o głębokie przeżywanie Twoich prawd. O rozumienie Twojej łaski. Ojcze, ja wstawiam się za ludzi. Ja staję w wyłomie za wszystkimi ludźmi. Dziękuję Tobie za ich zbawienie. Dziękuję, że to Ty ich prowadzisz i Ty ich strzeżesz. To Ty dałeś im pomoc. To Ciebie wzywali. To Ty ich zaopatrujesz. Ty ich leczysz. To Ty ich wyposażasz. To Ty ich powołujesz. Dziękuję Ci za to. Ja ochraniam ich Twoją świętą krwią. Świeża, Królowa,
gdzie ma diabła. On tu po to przyszedł. Ciągle świeża i nowa. Dzieła diabła są po to, aby je zniszczyć. Kiedy pojawia się dzieło diabła gdzieś, to ty masz władzę nad tym, aby je zniszczyć. W życiu swoim i w życiu osób, które chcą, aby to dzieło było zniszczone. I przyjdą do ciebie i powiedzą, ja chcę, żeby były zniszczone. Bo Jezus po to przyszedł, aby zniszczyć dzieła diabła. I w duchowej rzeczywistości diabeł jest rozbrojony i pokonany. Dlatego nie wolno ci zostawiać niczego, co jest dziełem diabła. Właśnie po to jest łaska, że nie musisz się nastarać, aby wyjść ponad kresy. Ale możesz to przyjąć. I masz też moc, aby tego udzielać innym ludziom. Składać mu.
Do ran, kary żal, a cierpiał pan.
umawiaj się. Niech ludzie nasiąkają Twoje namaszczenie. Niech ludzie nasiąkają Twoją obecnością. Niech kapie z tych oliwą. Niech namaszczenie wylewa się z tych oliw. Wciąż tak bliski mi.
swoją psychikę. Ojcze, biorę autorytet nad chorobą, nad sieroctwem jej życia. Nie jesteś sierotą, Boże. Ja biorę autorytet nad tymi odczuciami w imieniu Jezusa Chrystusa. Ojcze, niech ona poczuje się ważna w rodzinie. Ja mówię akceptacji. Poczucie bezpieczeństwa. Poczucie bezpieczeństwa z uwagi na Jezusa. Poczucie bezpieczeństwa z uwagi na Jezusa. Wciąż ten sam.
Thank you.
jeszcze, byście sobie usiedli, kto może.